Cześć wszystkim, witam serdecznie w kolejnym odcinku wirtualnego typewritingu na Boeinga 737-800. Jest to odcinek już z tego co mi się wydaje piąty i w dniu dzisiejszym omówimy systemy nawigacyjne samolotu Boeing 737-800 oraz związane z tym strony w FMS-ie, w FMC właściwie, i to, jak one są wyświetlane. Tak więc myślę, że to będzie dość krótki odcinek, myślę, do pół godzinki. Okej. Tak więc zaczynając od początku, no, samolot 737-800 jest dość skomplikowanym już nawigacyjnie samolotem. Posiada sporo systemów nawigacyjnych, które pozwalają nam bezpiecznie tym samolotem lecieć. I te systemy nawigacyjne to między innymi, inaczej może, z czego możemy korzystać, tak, do nawigacji? Wiadomo, z IRS-ów, czyli systemu inercyjnego, GPS-u, WOR-u, WOR-a, NDB, mamy również DME, czyli mierzenie odległości, i oczywiście ALS-a. I oczywiście samolot 737-800, właściwie 737NG, może wykonywać w pełni zautomatyzowane podejście, jaki jest w pełni certyfikowany do wszelkich rodzajów podejść typu ARNAV, czyli zbazowanych na GPS-ie. Od czego by tu zacząć? Zaczniemy dzisiaj od przemieszczenia się do FMC, czyli pokażę Wam od samego początku. Wchodzimy w indeks position i mamy tutaj, jak pierwszy raz włączamy ARS-y, na tej stronie będziemy wpisywać pozycję samolotu. Na stronie drugiej mamy wszystkie dostępne pozycje, tak? Pierwsza jest to FMC position, czyli to jest pozycja, która jest używana do nawigacji. To jest to, co jest wyświetlone tutaj, to jest FMC position. To nie jest GPS, to nie jest ARS, to jest po prostu pozycja FMC. I to jest pozycja, na podstawie której nawigujemy, ponieważ komputer uznał, że ta pozycja jest najbardziej prawidłowa, lub też najbardziej zbliżona do tego, co jest w rzeczywistości. Kolejne dwie pozycje to jest ARS left i ARS right, ARS lewy i prawy. Pytanie podstawowe, co to są ARS-y? No, ARS-y to jest Inertial Reference System, czyli system nawigacji inercyjnej. Te ARS-y znajdują się fizycznie tutaj w, no, jakby to powiedzieć, w czole samolotu. I działają na ten sposób, że podczas pierwszego włączenia ARS-u wpisujemy pozycję do systemu i samolot na podstawie przeciążeń, przyspieszeń i zmian kierunku wylicza sobie, gdzie obecnie jest. Tak więc ARS-y mamy dwa, lewy, prawy. Normalnie latamy na pozycji NAV. W przypadku, gdy ustawimy attitude, nie będzie dostępny autopilot i nie będzie też dostępna pozycja tutaj FMC position, tylko będzie dostępna pozycja, będziemy mogli nawigować tylko i wyłącznie po pomocach radionawigacyjnych. W skład tego systemu, oczywiście tu są te panele tego systemu, czyli to jest panel ARS Display. Za chwilę Wam o nim opowiem, aczkolwiek sam system ARS składa się z trzech, znaczy każdy ARS się składa z trzech żyroskopów laserowych i trzech akcelerometrów, tak więc te żyroskopy badają położenie w każdej z osi i dokładnie tak samo działa jak akcelerometry, czyli działają trójosiowo, tak? I na tej podstawie wyliczają sobie przesunięcie tego samolotu. Tak więc panel ARS Display. Mamy tu kilka pozycji, oczywiście mała gałka służy do regulacji jasności. Pierwsza to jest test, czyli zaświecają nam się wszystkie lampki oprócz ONDC. Następna pozycja to jest track ground speed i tutaj mamy track, którym obecnie lecimy według ARS-u, i ground speed. Jeżeli chcemy sprawdzić, jak liczy sobie prawa ARS, to przełączamy na R, na right,
Z reguły wychodzi to dość podobnie, czasami jest jeden stopień, jeden węzeł na przykład różnicy, aczkolwiek one są dość dokładne. Present position to jest pozycja obecna pokazana w formie cyfrowej. Wind, obecnie nie mamy żadnego wiatru, tak więc on pokazuje 000 w kierunku i 000 w sile wiatru, to dokładnie na obu zestawach. I tutaj mamy heading 359. I tutaj również możemy to wszystko sobie sprawdzić. Jeżeli on nas poprosi o wpisanie pozycji na samym początku dnia, możemy to zrobić w FMS-ie, w CDU, tak? Lub bezpośrednio tutaj na klawiaturze poprzez wklikiwanie tego manualnie. Tak jak widzicie, no teraz nie będę tego akceptował, ponieważ jak zaakceptuję, to one się po prostu rozepną. Ewentualnie pokaże mi tutaj wiadomość, że position incorrect. Jeżeli ta pozycja będzie zbyt daleko od tego, co on miał ostatnio, to będzie miał problem z uzgodnieniem się. Analogicznie po locie lądujemy na jakimś lotnisku, wyłączamy ARS-y, on sobie zapamiętuje pozycję. On ma zapamiętał pozycję, jeżeli samolot zostanie przeciągnięty w inne miejsce i tam uruchomimy ARS-y, wbijemy tą nową pozycję, on może nam wyświetlić błąd, że pozycja jest nieprawidłowa, ponieważ jesteśmy zbyt daleko od poprzedniej pozycji. Jest to problem, jeżeli na przykład w samolocie zepsuł się poprzedni ARS i jest montowany nowy, ten nowy będzie wyświetlał problem, ponieważ został gdzieś tam przeniesiony z daleka. Zapewne zapytacie, czy ARS-y są dokładne. Powiem Wam tak, na przykład na klasikach nie było GPS-u, latało się tylko i wyłącznie po ARS-ie i dawało to radę. Samoloty typu pierwsze 747 czy Concordy latały na systemach inercyjnych przez ocean i jakoś wszyscy do tej pory żyją, tak więc jest to system dość dokładny, ale o tym Wam powiem jeszcze za chwilę. Tak więc następnym punktem mamy tutaj oczywiście GPS left and right. Oczywiście to są zwykłe GPS-y, podobne do tych, co mamy w samochodzie, tak te odbiorniki są troszkę bardziej dokładne i mniej czułe na zakłócenia, aczkolwiek działają dokładnie tak samo jak GPS samochodowy czy tam w telefonie komórkowym. Odbiorniki są dwa niezależne. Z tą różnicą, że on, żeby pokazywać pozycję, potrzebuje, ma taką logikę, że potrzebuje mieć 5 satelit i dopiero wtedy pokazuje pozycję. I radio, ostatnia pozycja, nie wiem dlaczego nie wyświetla mi tutaj pozycji radio. Generalnie tutaj ZIBO pod względem tych stron position reference i navdata jest takie tak średnio zrobione, aczkolwiek ta pozycja radio to jest pozycja, którą samolot sobie wnioskuje, ponieważ 800 ma dwa zestawy, aczkolwiek ona jest w stanie sobie wstrajać sama. Tutaj nie pokażę tego, że tu jest inna częstotliwość wstrojona. I podczas przelotu on sobie wstraja w te radia częstotliwości VOR, VOR DME i tą pozycję aktualizuje, pokazuje nam radio position i na tej podstawie również FMS oblicza tą FMC position, FMC właściwie oblicza pozycję. Ważne jest to, że samolot nie aktualizuje pozycji na podstawie radiostacji ADF, czyli na podstawie radiolatarni NDB nie aktualizujemy pozycji, tylko one tutaj są, możemy je oczywiście użyć, aczkolwiek FMC nie używa ich do korekty swojej pozycji. I teraz tak, mamy GPS-y, mamy dwa. Lewy, prawy, priorytetowy jest zawsze lewy. Jak włączymy baterię w samolocie, on jest na samej baterii, będziemy mieli tylko lewą pozycję, GPS left. FMC bierze tą pozycję głównie z lewego, dodatkowo ARS-y i ma proporcję 80% z tego, 20% z ARS-a lewego i na tej podstawie wylicza sobie tą FMC position. I teraz pytanie, co się stanie, jak stracimy GPS-a.
co jest wbrew pozorom dość częstym przypadkiem, tak? Przede wszystkim, jeżeli stracimy GPS-a, na CDU wyświetli nam się tutaj informacja o tym, że nie ma tego GPS-a, oraz na overhead panelu włączymy sobie light testa. Tutaj na overhead panelu zapali się lampka GPS, że sygnału GPS nie ma. Aczkolwiek ARS-y będą oczywiście dalej sobie tam działać. Co ważne, one aktualizują swoją pozycję na podstawie tej pozycji tutaj radiowej. Tak więc jeżeli mamy jakieś radiolatarnie po drodze, on się automatycznie uzgadnia i jest to naprawdę bardzo dokładna nawigacja. A co będzie, jeżeli stracimy te radiolatarnie tutaj, tak? Czyli zostaniemy samym RS-em, nie wiem, lecimy nad morzem, czy... Znaczy nie mamy GPS-u i nie mamy radio, żadnych tam pomocy radionawigacyjnych. To wtedy on wyświetli taką informację, i to jest ARS NAV only bodajże, czyli nie pamiętam, jak to dokładnie jest napisane, nawigacja wyłącznie ARS. I te ARS-y, one z czasem będą tam tracić tą dokładność, aczkolwiek to jest około, powiedzmy, 0,2 mili na godzinę lotu każdy ARS będzie się rozjeżdżał, więc nie jest to takie strasznie niedokładne. Co więcej, tak jak mówiłem, on potrzebuje mieć 5 satelit, żeby działać. Wiadomo, satelity się poruszają, to nie są satelity geostacjonarne systemu GPS. Tak więc przed lotem, gdzie mamy tylko podejścia, na przykład aeronawowskie, czyli zbazowane na podstawie GPS-u, powinniśmy sprawdzić tak zwany RIME, czyli to jest Receiver Autonomous Integrity Monitoring, RIME. I to jest dostępne, możecie to sobie wpisać nawet w Google'a i dla poszczególnych miejsc na świecie możemy ten RIME sprawdzić. To jest algorytm, który wylicza, ile satelit będzie widocznych w danym momencie i pokazuje nam, w jakich godzinach mogą być przerwy w dostawie, że tak powiem, w widoczności tych satelit. I wtedy musimy albo opóźnić lot, albo polecieć troszkę szybciej, żeby zdążyć lub też przeczekać ten okres, kiedy nie będzie tutaj pokrycia. Kolejną rzeczą jest to, że na przykład w lotach, wiadomo, GPS jest amerykański, tak, jest jeszcze GLONASS, aczkolwiek te wszystkie systemy można wyłączyć, tak. Tak więc przykładowo lecąc ostatnio właśnie z Cypru do Gruzji, przelatywaliśmy w okolicy północnej Syrii, tam około 60 mil od granicy. I w tamtej okolicy GPS jest po prostu wyłączony, samolot nawiguje wyłącznie na podstawie ARS-ów i radio. Okej. Następna strona, Position Shift. Na tej stronie możemy sobie sprawdzić, gdzie i jaki jest, że tak powiem, różnica pomiędzy wyliczoną pozycją. Podstawową pozycją jest FMC Left. I tutaj on sobie liczy, jaka jest różnica. Widzę, że w ZIBO cały czas to jest 0,0 z wyjątkiem ARS-u lewego, prawego, który jest 3,3,3. Tutaj te cyfry w prawdziwym samolocie byłyby różne i zmieniałyby się z czasem, tak? Im dłużej lecimy, tym na przykład ARS-y by tutaj dalej odjeżdżały. Pozycja radio też nie byłaby 0,0, tylko byłaby 0,1 z reguły, jeżeli lecimy nad jakimś tam lądem, tak? Dodatkowo ZIBO też tego nie odwzorowuje, aczkolwiek jeżeli przełączymy, możecie sprawdzić na PMDG na przykład. Mamy otwartą kartę Position Shift i otworzymy sobie plan, to on powinien pokazywać poszczególne pozycje na zielono, gdzie samolot myśli, że jest. Więc to jest do sprawdzenia w innych symulatorach, ZIBO tego nie pokazuje, aczkolwiek coś takiego tam sobie istnieje. Tutaj jest RNP i Actual. To jest pytanie, co to znaczy.
RNP to jest required navigation performance, actual czy tam ANP, actual navigation performance, to jest to, co ma samolot, czyli to jest wymagane dla obecnego, dla obecnej fazy lotu powinniśmy mieć dokładność co najmniej 1 mila. FMC określa, że potrafi określić pozycję z dokładnością 0,03 mili. To jest największy błąd, jaki może być, 0,02, tak? Praktycznie jest, FMC jest pewne tego, w jakiej pozycji się znajduje. Okej. Miałem Wam powiedzieć ciekawostkę jeszcze teraz, jak widzicie, lecimy w Elnavie. I czy jest jakiś wyjątek, kiedy tego Elnavu nie możemy używać? Potem o tym zapomnę, więc powiem Wam to teraz. I jeżeli lecimy na QNE, naciśnieniu QNE, to wtedy nie możemy używać LNAW-u. Wyprzedzę pytania, które będą w komentarzach lub też w czacie. Normalnie w cywilizowanym świecie na poniżej wysokości przejściowej latamy na QNH 10-13, a powyżej wysokości przejściowej latamy na ciśnieniu standardowym, czyli QNE. A QFE to jest ciśnienie, które używa się czasami w Rosji, czy też na Białorusi na przykład, że jeżeli ustawimy sobie QNE, to w momencie przyziemienia tutaj będzie 0, niezależnie od elewacji lotniska, a na QNH będzie pokazywało nam elewację lotniska. LNAW-u nie możemy używać, ponieważ wszystkie restrykcje w bazie danych Boeinga 2300 ABAF na przykład, czy 2960, niezależnie od kraju, w którym są, nawet jeżeli to będzie w Rosji, to one będą jako altitude, czyli wysokość bezwzględna. A QNE to jest wysokość względna. Okej. Position Shift Wam pokazałem i teraz pokażę Wam, gdzie sprawdzić jeszcze RNP. Wchodzimy na stronę Progress, na kartę czwartą, 4x4 i tutaj mamy, proszę Państwa, następujące wartości. RNP, czyli Required Navigation Performance, to jest trasa RNAV 1. Czyli musimy mieć do 1 mili dokładność, mamy dokładność 0,03. Tu jest Vertical RNP. On jest również bazowany na GPS-ie, aczkolwiek samolot, właściwie FMC, sprawdza je sobie, czy tam robi sobie kroszczek na podstawie tego barometru również, czy to się wszystko będzie zgadzało. Wymagana jest 400, aktualna jest 60, to jest najniższa wartość, jaką on pokazuje. Przynajmniej prawdziwy samolot i przynajmniej z tymi update'ami, z którymi latałem. Pod spodem mamy cross track error, czyli różnica, jak daleko jesteśmy od zaplanowanej ścieżki. 0,02, czyli jesteśmy około 30 metrów w prawo lub w lewo, akurat tu jesteśmy w prawo od tego, co on sobie wyrysował. To nie będzie chyba nawet widoczne tutaj, no nie ma szans, że to było widoczne. I vertical deviation, on się pokazuje podczas zniżania i może być plus lub minus w setkach stóp, właściwie w stopach. Co dalej? Do podejścia RNP mamy 0,3 standardowo lub 400 fitów i to możemy oczywiście z palca sobie zmienić, jak chcemy na przykład zawęzić mu to RNP, to możemy wpisać mu 0,5 na przykład, podwyższymy sobie, nie weźmiesz tego, a 0,30 weźmiesz, 0,15, ok, ten akurat może wziąć tylko 0,30, aczkolwiek prawdziwy tutaj przyjmuje każdą wartość. I wertykalną do podejścia również możemy zmienić. Ciekawe, czy chociaż tą przyjmiesz. Tej też nie przyjmiesz. OK. Tak więc nie wiem, jak w innych symulatorach to możecie zmienić. I to jest do podejścia. Do podejścia standardowo 0,3 i 400 fitów. OK. Wracamy do
indeks, nav status, strona pierwsza, to też jest związane z nawigacją, tak więc Wam pokażę. Na stronie pierwszej nav status mamy aktualnie wstrojone wory, tak, wor lewy, DMI lewe, i to, co jest automatycznie wstrojone, jest tutaj pokazane na tym. Z reguły ma troszkę więcej pozycji tutaj, nie wiem czemu akurat Zibo ma tylko tyle, aczkolwiek prawdziwie ma troszkę więcej. I w tej chwili mamy tylko wor na lewym, na prawym chyba mam ustawioną po prostu inną częstotliwość, tak, to jest 110.6, 109.3 i to nie jest wor, więc on mi tego nie pokaże. A GPS tu, GPIRS tu, tutaj też była pozycja, aczkolwiek widzę, że on tutaj po prostu jej pozycji nie pokazuje. Z tej strony możemy szybko trafić do, na stronę Position Shift, czyli Position strona trzecia, jakbyśmy chcieli. Ok, kolejny guzik, który nie działa. A to jest już zibowe wszystko, może po update'cie jakimś to zrobią. Next page, Nav Options. I tutaj mamy kilka różnych możliwości. Tak jak Wam powiedziałem, IRS czy tam FMC tą pozycję sobie update'uje czy tam aktualizuje na podstawie różnych pomocy radionawigacyjnych. DMI, GPS, VOR i Localizer. On może tą pozycję na podstawie tych rzeczy uaktualniać. Jeżeli mamy jakiś odbiornik, na przykład odbiorniki VOR będą niesprawne, przełączymy sobie VOR update na OFF. Analogicznie z DMI Update, GPS czy Localizer. A jeżeli chcemy zablokować konkretny wor jakiś, tak, od tutaj, od aktualizowania się, wpisujemy jego identyfikator i wklepujemy go tutaj. Ok, ty też mi tego nie przyjmiesz, nie przyjmiesz mi. Prawdziwy by tu przyjął, jeżeli byłyby dwa o takiej częstotliwości, to on by pokazał pozycję i częstotliwość. Tak więc tutaj możemy pojedyncze wory zablokować, jeżeli nie chcemy, żeby on się aktualizował na podstawie tych worów, lub też DMI. Jeżeli gdzieś tam wiadomo w notamie jest, że dany wor lub dane DMI jest niesprawny lub też pracuje w teście, powinniśmy to tutaj sobie ustawić. Częstotliwość też powinien przyjąć, ale częstotliwości widzę, że też mi nie przyjmie. Ok, to jest kolejna strona a propos nawigacji. Wracamy do indeksu. I ostatnią stroną jest pozycja NavData, NavData. Tu możemy sobie na tej stronie skreować punkty lub też sprawdzić dane tych punktów, na przykład Waypoint, Navate, Airport, czyli punkt, pomoc nawigacyjna i lotnisko, waypoint, na przykład wpiszemy sobie Subix, granicę polsko-niemiecką, Subice. On ma dwa punkty Subix, jeden jest skreowany przeze mnie, więc to przypadek, wybieramy ten oczywiście pierwszy. Ok, Subix. Jak wejdziemy w Nav Options, to on pokaże nam tutaj identyfikator, współrzędne i wariację magnetyczną 4 stopnie zachodnie. Możemy również sobie od tego Subixa stworzyć nowy punkt, na przykład ABC 1-2. No, śmiało, przyjmuj, też nie przyjmujesz, ok, a bez literek, bez cyferek przyjmujesz. I punkt ABC będzie się znajdował na radialu 300 w odległości 2 mil. Jak naciśniemy execute, to on wpisze sobie do bazy danych ten punkt, który będzie 2 mile od Subixa z kursem 300. Ale my nie chcemy tego punktu kreować. Navate ident, na przykład wpiszemy Whiskey Alpha Romeo. Analogicznie Nav Options pokazuje nam pozycję, wariację magnetyczną oraz
Tutaj pokazałby też częstotliwość, nie wiem dlaczego tutaj nie pokazuje, przynajmniej w tych update'ach, w których ja latałem. O, i damy sobie jeszcze raz index, navdata, airport ident, EPWA, nav options i dokładnie ta sama zasada, index, navdata i teraz zobaczcie, macie tutaj puste, puste okienko. Dzięki temu okienku możecie skreować nowy punkt. Na przykład nazwiemy go ABC, tak jak poprzedni, albo ABCDE. Wpisujemy nazwę, klikamy i teraz mamy możliwość, kilka możliwości. Możemy wpisać mu współrzędne geograficzne na przykład, tak? I będziemy je wpisywać NORD, na przykład 52007. A czemu nie przyjąłeś 7, bo kropka jeszcze chcesz, tak? OK. I analogicznie east, i tutaj musimy pamiętać, że jeżeli to ma być 30 stopni east, to musi być 0,30, 25 na przykład i 2. I to wklikujemy sobie tutaj. To jest pierwsza opcja. OK, normalnie był w stanie to zdelitować. I wariację magnetyczną na punkcie też możemy sobie wpisać. East 5 na przykład. Czy 5 East, już nie pamiętam jak to się wpisuje. OK, nie wiem czemu on mi nie chce tego przyjąć, ale egzekutujemy na przykład, nie? Powinien tu przyjąć albo 5E, albo E5. Navdata, jeszcze raz spróbujemy, teraz będzie A, B, C, D, F, kolejny punkt. Klikamy i możemy go również wpisać na radialu i dystansie od danego punktu. Obecnie lecimy nad worem, nad Kijowem, tak? Czyli, bo tutaj znalazłem sobie MDB najbliższą. Nad lotniskiem w Kijowie radial będzie 200, no dajmy 360, żeby łatwiej było znaleźć, przez 10 mil. A, ok. 000 przez 10. Egzekutujemy ABCDF. Damy sobie lex ABCDF. I on się znajduje 21 mil od nas, ten punkt. Jak widzicie, i on się znajduje gdzieś tutaj. O, tu jest ABCDF, to jest ten punkt, który sobie skreowaliśmy. I to jest chyba tyle z tych kreowania punktów, przynajmniej z tej strony, którą mamy tutaj. Summary. Summary też powinno wejść tutaj, pokazać nam te wszystkie punkty, które mamy skreowane. On tutaj nam tego nie odtwarza. OK. Jakie mamy kontrolki systemu nawigacyjnego? Oczywiście IRS, czyli tutaj ten panel IRS-a jest związany z nawigacją, o jego omówiliśmy. Następnym panelem jest tutaj panel Navigation Display Transfer Switches i to jest ta część Navigation. One są wszystkie trzy w pozycji normal. Możemy używać, jeżeli mamy jakieś błędy, możemy użyć VHF tylko z lewej strony, czyli z jedynki lub z dwójki. IRS, jeżeli mamy podejrzenie, że któryś z IRS-ów jest błędny, przełączamy na lewy lub prawy. I analogicznie FMC Position, również lewa, prawa lub normal, czyli on korzysta sobie z obu. Standardowo powinniśmy zostawić to na normal. I przełączanie tych guzików może spowodować na przykład rozpięcie się autopilota, tak więc jeżeli coś tutaj grzebiecie, to bądźcie przygotowani na to, że one mogą autopilota rozłączyć. Kolejną rzeczą jest FIFIS, czyli FIFIS Control Panel. To jest to, co nam kontroluje tutaj cały ten Navigation Display. Minima Baro Radio, to wiemy, tak? Ustawiamy minima od radio wysokościomierza lub też wysokościomierza barometrycznego. Flight Path Vector, to jest to, pokazuje nam punkcik, czy nam właściwie samolocik, gdzie samolot leci. Jak widzicie, nos jest wyżej, samolocik jest tutaj.
Opcja, niektórzy mówią, że przydatna, ja osobiście jakoś nigdy jej nie używałem. Meters, pokazujemy aktualną w metrach i zadaną w metrach. Baro, standard lub hektopascal, znaczy hektopascal lub ciśnienie wysokości inchach, czyli calach słupa rtęci. No, przepraszam, jeszcze głos mi wraca po ostatnim streamie. Tak więc to, co nas interesuje z radionawigacji, czy tam systemów nawigacyjnych, są te dwa przełączniki chociażby. I teraz tak. Zaczniemy może od, tak, wiadomo, skala to jest najprostsza rzecz, nie będę Wam tego mówił. Trafik, wyświetla trafik lub nie wyświetla trafiku. Mamy kilka trybów. Plan, pokazuje nam plan całej trasy, jeżeli wejdziemy sobie w Lexy. Jesteśmy w trybie plan, możemy nacisnąć step, on będzie pokazywał każdy następny punkt na trasie i CTR pokazuje, na którym jest wycentrowany, tak? I tak dalej, i tak dalej. Map, to jest normalnie latamy w trybie map. VOR pokazuje nam wskaźnik worowski, taki standardowy, który widywaliśmy na starych samolotach, oraz approach, jeżeli przełączymy na approach, pokazuje nam localizer oraz glide slope. Jeżeli nie ma wstrojonej częstotliwości ILS-a, on pokaże if is mode na frequency disagree. Analogicznie, jeżeli będziemy mieli wstrojonego ILS-a i włączymy VOR, to pokaże nam dokładnie taką samą wiadomość, czyli if is mode na frequency disagree. Możemy spróbować Wam to pokazać. 109.3 to jest ILS. To nie jest VOR, więc pokazuje nam mode na frequency disagree. Dajemy sobie z powrotem VOR, bo będę go potrzebował. Dodatkowo naciskając center możemy przełączyć z tego trybu rose, czyli z różanego tak zwanego, na okrągły, na center. I analogicznie z powrotem. To działa, proszę Państwa, w wszystkich trybach oprócz plan. Czyli tu możemy przełączyć na center. I w approach też możemy przełączyć na center. To jest wygodne podczas latania w holdingu, tak jak teraz. Lecimy w kierunku Borispola, czy nie? Nie lecimy w kierunku czego teraz? Zaraz Wam powiem, a nie, holding jest w ogóle poza radialem. Tak więc VOR 1 to jest Borispol, brawo Romeo Papa. I mamy course selector, czyli wybierak kursu, który jest tutaj ustawiony. Kręcąc nim możemy ustalić, na którym radialu jesteśmy. Jesteśmy na radialu 273. I w przypadku, kiedy mamy to okrągły tryb, jest łatwiej nam tutaj wszystko zobaczyć, z racji, że jak będzie taki, to jest ciężej się zorientować, gdzie jest chociażby północ. Więc w nawigacji klasycznej wygodnie się lata z takim. Ten kurs jest wyświetlony różnie tutaj, również tutaj i DMI jest wyświetlone na wyświetlaczu. Oraz źródło nawigacji z tej strony to jest FMC Left. Tutaj jest źródło nawigacji FMC Right. To jest pozycja, która jest pokazana. Jeżeli damy obydwa na przykład FMC Both on Left, to tutaj też będzie FMC Left, ponieważ ta pozycja pokazana to jest FMC Left. Trochę teraz Wam to szczapy powiedziałem, ale mam nadzieję, że wytłumaczyłem. Kolejną ważną rzeczą mamy wskaźniki RMI, czyli Radio Magnetic Indicators. To są strzałki, które macie tutaj pod spodem. Na razie Wam pokażę jedną. I w przeciwieństwie do radiala, ta strzałka pokazuje, w którym miejscu od nas, czyli QDM, gdzie jest ten VOR, tak? VOR Borispol, VOR 1, VOR 1 macie tutaj również. 29,2 mili, on jest tam, w tamtym miejscu. I to musi być włączone, żeby mieć DMI z VOR-a. Na drugim zestawie też ustawię sobie VOR-a. I on jest 115,9. 115,9. Pokażę Wam, jaka jest ta strzałka. Ta strzałka, jeżeli to jest VOR 2, ta strzałka jest, wygląda trochę inaczej. Tak, żeby było w stanie je rozróżnić.
Jeżeli wybierzemy ADF, on pokazuje, gdzie stoi radiolatarnia NDB i pokazuje oczywiście identyfikator tej radiolatarni. Identyfikator jest brany z Morsa, który on sobie automatycznie odsłuchuje. I analogicznie ADF2, tutaj mamy Charlie Yankee z Zulu Kilo i te ADF-ki pokazują się, gdzie są, tak? Pytanie, czy jeżeli ustawimy WOR, czy będziemy widzieć, gdzie jest ILS? Nie będziemy widzieć ILS-a i nie będziemy mieli DME. Tak więc, jeżeli będziemy mieli wstrojonego ILS-a, już Wam mówię, bo nie pamiętam teraz częstotliwości. Avitap Charts, up, 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 up. Captain speaking. Charts. Gdzieś to zapisałem, dajcie mi sekundę. Uniform Kilo, brawo, brawo, to nie. I to będzie... Nie, to dobry, dobry plik, tak, to jest... Oczywiście nazwałem brawo, brawo, to jest Kilo, Kilo. ILS jest 111,7. 111,7. Wstrajamy sobie go na jedyneczkę. Oczywiście pojawi nam się tu disagree i nie mamy wskazań DME tutaj, tylko wskazania ILS-a i DME z ILS-a są zawsze tutaj i kurs, który ten ILS powinien mieć. On ma inny kurs, on ma kurs 0,79, tak więc jeżeli rozpoczniemy podejście z innym kursem, on powinien tu się przekreślić na żółto. I to się również zdarza czasami, jak się zmienia baza danych, aczkolwiek to podejście powinno się wykonać, jeżeli jest dobrze ustawione. Czy tutaj też nie jest to odwzorowane, że ustawię zły kurs, on się nie przekreśla, tak? Co jeszcze? Co jeszcze Wam mogę pokazać a propos nawigacji? Oczywiście mamy WORA, DME, NDB, ILS-y, IRS-y. O, teraz przechodzi nam tutaj ta pałka. Również możemy wykonać podejście GLS, czyli podejście precyzyjne na podstawie GPS-a. To jest podejście, które ma dokładnie takie same minima jak ILS kategorii pierwszej, aczkolwiek musimy sobie zmienić w Systems, ponieważ przy tym systemie nie będziemy w stanie tego zrobić. Musimy mieć tak zwany Multimode Receiver. I on tu ma tą możliwość również, tylko gdzie go kurczę znaleźć teraz? Systems, no systems, systems, multimode receiver, yes. Jeżeli mamy to nowocześniejsze radio, to również mamy GLS, gdzie wstrajamy kod tego podejścia. To nie jest żadna częstotliwość, to jest identyfikator. I wtedy samolot robi podejście takie samo, jakby robił w ILS-ie, czyli sam będzie trzymał ścieżkę, używamy wtedy trybu approach. O podejściach, rodzajach podejść będziemy rozmawiać na kolejnych częściach, a właściwie na ostatniej części type ratingu, czyli na CRM. Cockpit Resource Management. Ok. Ostatnią rzeczą, jaką Wam powiem, to jest to, co często ludzie mylą. Mamy FMS, FMC, CDU i tak dalej, różne nazwy. Co do Boeinga, główną, cały ten system, czyli cała ta składowa systemu, to jest FMS, Flight Management System. I Flight Management System bierze dane, zbiera sobie dane z IRS-ów, z pozycji klap i tak dalej, wie wszystko o samolocie, co może wiedzieć. Zbiera również dane z FMC, czyli Flight Management Computer, czyli FMS to jest cały system, FMC to jest komputer. Komputery są oczywiście dwa, tak? A CDU to jest Control Display Unit, czyli tak naprawdę to, na co mówimy FMS, wbij do FMS-a, wpisz do FMS-a, to jest CDU, Control Display Unit. No i najmniej chyba ważna rzecz, przynajmniej na 737, bo to bardzo rzadko spotykane urządzenie, czyli HUD. Tu również macie dane nawigacyjne wyświetlone w takiej formie bardzo podstawowej. Heading, kurs i podczas ILS-a będzie pokazywał również podejście ILS. Dodatkowo mamy track po ziemi,
i heading back, gdzie jest ustawiony tak, jeżeli go przestawimy, to on będzie też się przestawiał. Wybrane mody, kąt natarcia i to minima. Tak więc to nie do końca jest jako nawigacyjne, aczkolwiek chciałem Wam to pokazać. I to tyle z nawigacji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, to zapraszam na stronę Boeing Technical Site. Linka zostawiam Wam oczywiście w opisie. To, co Wam powiedziałem, to jest taka wiedza podstawowa, którą powinniście posiąść i mam nadzieję, że mniej więcej dość jasno Wam to wytłumaczyłem. Przy okazji zainstalowałem te nowe shadery i nowe światło na ziemi, tak więc też je testuję tutaj przy zachodzącym słońcu. Tak więc dziękuję pięknie za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień w piątek o godzinie 20. Tak więc dzięki bardzo wszystkim i fly safe. Hej, hej.